Co? Myślałeś, że znowu będzie zajebisty wstęp, co? Taki jakiś mega super dopasiony, bo mam inną czapkę, co? Dzisiaj jestem Chińczykiem, jak widzisz, a ja po polsku nie umiem mówić. A to, co teraz słyszysz, to jest syntezator mowy Iwona. Witam w karczmowych dysputach przy flaszce. Weź swoją flaszkę razem ze mną, wypijmy za temerię i lecimy z tymi pytankami. Raptor, jak to było z Mahakamem? Raz słyszę, że władze tam sprawują krasnoludy, a raz, że jest z terenami zależnymi od Temerii. Jak to w końcu jest? No właśnie, Mahakam, państwo krasnoludów. Tam, gdzie krasnoludy sobie żyją, gdzie są kobiety z brodami, czyli te najbardziej seksowne kobiety, a my niestety nie mieliśmy okazji jako Geralt żadnej zaliczyć. To jest zbyt piękne, dlatego nie dali nam takiej okazji. I krasnoludy sobie tam żyją, mieszkają, no normalnie raj dla nich. A już w pierwszym opowiadaniu Wiedźmin, i nie tylko tam, bo było wiele razy, wspomniane, że Foltes jest panem Mahakamu, więc o co tutaj chodzi? Foltes jest tam władcą, czy władcą jest tam Bruwerhawk? Mahakam jest lennikiem Temerii, więc Foltes teoretycznie jest panem Mahakamu, jak to nieraz jest mówione, kiedy są jego tytuły wymieniane, wiecie, jak jest mówione, Foltes, władca Temerii, pan Mahakamu, ruchacz własnej siostry, no wiecie, te najważniejsze tytuły. Jego. A skoro tak, to w sumie dlaczego ten Mahakam jest uważany jako oddzielne państewko? I gdy na przykład Nilfgaard najeżdżał na Temerię, to Mahakam został ominięty. No właśnie, i to jest ciekawe, bo to niby jest lennik Temerii, ale w rzeczywistości Foltes tam nie ma nic do gadania. Zapytasz dlaczego? A oto już się zapytaj zajebistego krasnoluda Zoltana! Co się zaś tyczy zagrożenia w postaci karnych ekspedycji na Mahakam, to nie rozśmieszajcie mnie, mili moi. Nijakiego zagrożenia nie ma i nie było, bo żaden z królów nie ośmieliłby się ruszyć Mahakamu nawet palce. Więcej wam powiem. Nawet Nilfgaard III, gdyby udało im się opanować otaczające masy w doliny, Mahakamu ruszyć się nie ośmielą. Wiecie dlaczego? Powiem wam. Mahakam to stal. I nie byle jaka. Tam jest węgiel. Tam są magnety, towe rudy, nieprzebrany pokład. Wszędzie indziej, aby sama darniówka. Nie wszyscy wiedzą, że Mahakam eksportuje stal do królestw, ale i do Nilfgaardu też. A jeśli nas kto palcem tknie, zniszczymy warsztaty i zalejemy kopalnie. A wówczas bijcie się, ludzie, ale na dębowe pały, krzemienie i ośle szczęki. Foltes może być sobie panem Mahakamu, ale nie ma tam nic do gadania. Gdyby tylko coś zaczął kombinować, rządzić tak, że krasnoludom by się to nie spodobało, natychmiast przerwaliby dostawy broni, dostawy surowców i wtedy, tak jak powiedział Zoltan, nie biliby się wtedy na prawdziwe miecze, tylko biliby się na jakieś drewniane pały albo wykałaczki jakiejś z Biedronki. Ciekawe jest to, że nawet w sumie wiedźmińskie miecze są kute w Mahakamie. Wniosek? Każde państwo jest zależne od Mahakamu. Czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. I Foltes zdaje sobie z tego sprawę i nie może nic z tym zrobić. Pomimo tego, że jest panem Mahakamu, to nic mu to nie da. Może mieć ten tytuł, ale jednak to Bruwerhawk i krasnoludzkie klany, oni tam sobie rządzą w tym Mahakamie, bo od nich tak naprawdę zależy, jakie państwo dostanie bronie, ile ich dostanie i jakie surowce dostają. A jeżeli ludzie się sprzeciwią krasnoludom, tak jak mówił Zoltan, zaleją kopalnie i pójdą do Niemczech na ogórki. Z tym Foltesem to jest taka sytuacja, jak z twoim starym, kiedy twój stary napierdala cię całe życie. No nie możesz się mu sprzeciwić. I tak właśnie Foltes włada sobie Mahakamem całe życie. Ale nagle stwierdzasz sobie, wyprowadzam się. Wyprowadzasz się do innego miasta. Twój stary odwiedza cię i chce cię najebać. Ale ty stwierdzasz, to mój dom. A teraz stąd won won do domu! I już nie ma jak cię napierdalać. Tak tutaj, kiedy Foltes odwiedziłby Mahakam, krasnoludy stwierdziłyby won won do domu! Nie będziesz nam mówił, co mamy robić, to my robimy, co chcemy i hu! Podsumowując, Foltes jest panem Mahakamu, ale tam nie ma nic do gadania. Wulej! Wizimir był bratem czy ojcem Radovida V, bo można się doszukać różnych interpretacji w książkach, grach i serialu. Ja wiem o tym, że Netflix zrobił niezłą manianę. Nie oglądałem tego Netflixa, ale słyszałem kilka rzeczy. Ale jak można było wprowadzić Radovida jako syna Wizimira?
debil. Jak można było prowadzić Radowida jako brata Wizimira? Przecież to w ogóle nie ma sensu. W książkach, jak i grach, Radowid jest synem Wizimira. To jest kanon. Tak napisał święty pan Andrzej, ukrzyżowany na krzyżu, za nas zmartwychwstał. No co, no może tak było, skąd wiesz? I tak jest gitara. A to, co zrobił Netflix, to może jeszcze stwierdzą, że Radowid zajmie się hodowlą jedwabników. Marcel Czerniecki. Na wstępie powiem, że jesteś przeskurwikotem i kozacko się ciebie ogląda. Moje pytanie brzmi: Marcel, dziękuję bardzo, doceniam bardzo, nie trzeba mi lizać dupki, ale dziękuję, jak to sam napisałeś, przeskurwikocie. Dlaczego Triss nie ma widocznych ran w grach, mimo tego, że w książce powiedziane było, że rany nigdy się jej nie zagoiły? No jak to dlaczego? Kiedy powstała Wiedźmin 1, Wiedźmina grali tylko młodzi ludzie, którzy chcieli sobie porządnie galopować płotkę ręką do cytatej dziwki z burdelu. A nie było dziwki, to wzięli Triss, która też jest dziwką, więc na jedno wyszło. Naprawdę tak było? Sam sobie posłuchaj, jak mi nie wierzysz. Teraz w grach, jakby w gry grają młodzi spoceni faceci. Główna bohaterka musi być atrakcyjna seksualnie. Musi mieć ten dekolt. I tyle. Tego się nie spodziewałeś, co? A to jest takie wytłumaczenie rzeczywiste. A jakby to wytłumaczyć w uniwersum? W książce Triss powiedziała tak: nie pożałowano nam najsilniejszych czarów. Podjęła głucho. Zaklęć, eliksirów, amuletów i artefaktów. Niczego nie mogło zabraknąć dla okaleczonych bohaterów ze wzgórza. Wyleczono nas, połatano, przywrócono dawny wygląd, oddano włosy i wzrok. Prawie nie widać śladów, ale ja już nigdy nie założę wydekoltowanej sukni, Geralt. Nigdy. Lambert w Wiedźminie 3 wspominał: Triss radzi sobie. A jak jej bliźny posodę? Znikły już? Więc może był jakiś sposób, aby blizny zniknęły, nie? No ale zapytasz, w jaki sposób? Skoro nawet Triss wspomniała, że używali najmocniejszych amuletów, zaklęć i tak dalej, i blizny jej, no nie zrobili z tym nic, te blizny zostały, tak? No dobra, ale jest sobie taka postać w czasie pogardy. Lydia van de Brod, asystentka Wilgefortza, i spotkał ją taki przypadek. Dolna połowa twarzy Lydii van Bredewort była iluzją. Lydia wywinęła się z poparzeniami, zmasakrowaną żuchwą i mutacją krtani i gardła, skutecznie jak do tej pory opierającą się próbą regeneracji. Sięgnięto więc po silną iluzję, by ludzie nie mdleli na widok twarzy Lady. To była bardzo silna, wprawnie nałożona iluzja, trudna do przeniknięcia nawet dla wybranych. Ona miała zmasakrowaną krtań, jakąś żuchwę, pewnie jakiś nawet, nie wiem, kutas jej wyrósł, i oni to za pomocą iluzji zamaskowali, że nikt tego nie mógł wykryć. To nie dałoby rady za pomocą iluzji jakoś zamaskować blizny Triss? No trochę to się sobie przeczy, nie? Uważam, że wtedy, w tamtym momencie, Triss może nie znała jakiegoś zaklęcia, może nie znała czarodziejki, która by jej pomogła, i z czasem doszła do tego sposobu, że w jakiś sposób da się jej ukryć te blizny. Pietras! Pytanie do odcinka: czego nie znajdziemy w skrzyni Wesemira? Skrzynia Wesemira, czas odnaleźć ten skarb. Skrzynia Wesemira, nie powstrzyma mnie kas. Skrzynia Wesemira to jest, chłopie, jak torebka kobiety. Tam kurwa wszystko znajdziesz, nie? Tylko musisz dobrze poszukać. Tam nawet kurwa znajdziesz drabinę z kastorami. Zanosi się na burzę. Kto jest twoim autorytetem i dlaczego jest nim Verdon Roche? A wymień mi, stary, drugą osobę, która specyfikowała podgórze mahakamskie, no? No właśnie. Krzyciel! Czy podczas walki Verdona i Jorveta w Wiedźminie 2 powinien wygrać Verdon czy Jorvet? Moim zdaniem Jorvet, ponieważ był wiekowym elfem, a poza tym jego decyzja o niezabijaniu Verdona dla udowodnienia, że nie jest taki jak ludzie, ma sens, natomiast uzasadnienie Verdona, że brakło mu czasu na chwilowe machnięcie mieczem, jest mocno naciągane. Daj znać, co o tym sądzisz. Zgadzam się, Krzyciel, z tym, że ta scena była mocno naciągana. Jak Verdon pokonał Jorveta, on leży, nie? On dosłownie musiał, on nawet nie musiałby się zamachnąć, nie? Wystarczyłoby, że tylko rzuciłby miecz i by ten miecz dosłownie trafił Jorveta, nie? I tam nagle Verdon pokonał Jorveta, słyszy, że elfy lecą sobie tam z daleka i mówi: ty wiesz co, Jorvet? Właśnie mi się przypomniało, że zostawiłem te żelazko, kurwa, w domu, nie? To ja tam wrócę. Tak było w tej scenie. Właśnie mi się Jorvet przypomniało, że ja zostawiłem żelazko w domu. Ty wiesz co, ja tam je tam zaraz tam odłączę, zaraz przyjdę i jak wrócę i twoje elfy znikną, to spuszczę ci w pierdol. Okej? Okay? To w ogóle nie miało sensu. Mógł go dobić i zacząć uciekać. Ale kto powinien wygrać? Ja uważam, stary, że argument, że Jorvet był bardziej wiekowym elfem i przez to był bardziej doświadczony od Vernona, nie do końca jest dobry, bo co z tego, że był bardziej wiekowy i może bardziej doświadczony, jak w sumie z drugiej strony nie wiem, jaki był Vernon, nie? Może Vernon był właśnie bardziej doświadczony, może
może akurat, nie wiem, może Vernon jest lepszy w machaniu mieczem od Jorvetha, nie? Co z tego, że Jorveth jest bardziej wiekowy, starszy? Przecież Vernon ma znak Vernona i co, tam walnie w niego i zostanie tylko z niego, tak jak na komrze ministrana zostaje plama spermy księdza. Więc kto powinien wygrać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Moja babcia! Random! Hej, wiesz, że kanał Lab Studio tworzy słuchowisko wieży jaskółki? Fonopolis tego nie zrobił, więc fajnie, że ktoś się za to wziął. Pierwszy rozdział nagrał i dobrze to brzmi. Nawet ostatnio drugi rozdział nagrał i brzmi to... Z początku nie byłem do końca przekonany, ale po przesłuchaniu bardziej, po zobaczeniu jeszcze drugiego rozdziału tym bardziej, jaram się jak Dijkstra, gdy odkrył pasy wyszczuplające na randkę z Filippą. Puszczę wam tutaj kawałeczek, jak to brzmi. Padła na jedno kolano. Bonhart uśmiechnął się. Szczurzyca. Siódma szczurzyca. Dobrze, że jesteś. Brakowało mi ciebie do kompletu. Temeczyk Norman Sador! Dlaczego w Wiedźminie 1 wiedza o istnieniu Loży Czarodziejek była powszechna, a w Wiedźminie 2 już nie? Co? Myślicie, że nie da się tego wytłumaczyć, nie? Że to jest takie pytanie, że nie da rady. Że to jest dosłownie coś, co jest błędem projektantów CD Projekt Red. No, nie da rady tego wyjaśnić uniwersum. No, niciula, kiedy w Wiedźminie 1 są przypadki, gdy Geralt wie o Loży Czarodziejek, Radowid wie o Loży Czarodziejek i chłopaki sobie rozmawiają o tym, a w Wiedźminie 2 Geralt nie wie o Loży Czarodziejek, Radowid też nie wie i dowiaduje się o tym dopiero pod koniec Wiedźmina 2, w sumie w trzecim rozdziale dopiero. Więc nie da się tego wyjaśnić, nie? Usiądź spokojnie, dam ci taką armatę, że aż ci łeb rozwali się z wrażenia. Radowid, Geralt i kilka innych postaci przeczytali książki Sapkowskiego o Wiedźminie i wiedzieli o loży, bo tam Sapek opisywał loże, a między Wiedźminem 1 i 2 po prostu... No wiesz, jak to jest, kiedy sam grasz w jakąś grę, czytasz, a potem po kilku latach czy coś zapominasz o tym i możesz jeszcze raz zagrać i czujesz się, jakbyś oglądał albo grał to pierwszy raz, bo nie pamiętasz wszystkich wydarzeń, nie? No tak samo chłopaki przeczytali książki, zaczęli uczestniczyć w Wiedźminie 1, a potem się okazało, że zapomniało im się i sobie musieli przypomnieć, nie? No tak musiało być! Z tą lożą czarodziejek to jest masakra, kiedy w książkach, no tylko loża wiedziała o loży, że tak powiem. A w Wiedźminie 1 nagle Radowid wie, Geralt wie, Foltest wie... Nawet jakiś podróżny po drodze opowiada, że jest sobie król Foltest i jest sobie organizacja Loży Czarodziejek. Choćbym chciał to jakoś wytłumaczyć, to nie da rady, nie? No Radowida jeszcze można jakoś usprawiedliwić, że Geralt w Wiedźminie 1 rozmawia sobie z Radowidem i Radowid tam niby wie o Loży Czarodziejek, a w Wiedźminie 2 jest sobie dialog, gdzie Geralt rozmawia z Radowidem w akcie trzecim i wtedy właśnie Radowid mówi: ostrzegł mnie Szilard przed tym, że jest sobie organizacja Loży Czarodziejek i tak dalej, nie? On tam nie mówi, że dowiedziałem się o loży, tylko że ostrzegł mnie. Chyba, że był jakiś wcześniejszy dialog, o którym zapomniałem, ale no. Że ostrzegł mnie Szilard, nie? Więc można to jeszcze jakoś było usprawiedliwić, że on tam wcale nie mówi, że nie wiedział o tym, tylko wiedział, a jeszcze Szilard mu to potwierdził, że tam oni coś kombinowali, nie? Foltesta można byłoby wytłumaczyć, że na przykład Triss mu powiedziała. W jaki sposób? No wiecie, no Foltest tam było napisane, że miał dobre rysy twarzy, że jego słabościami to była miłość do ojczyzny i do lawaletowej, więc może tam ten Triss akurat ujarzmił, kiedy Geralt zabijał sobie potwory, kurde, pod podgrodziem. No ale jakim cudem w Wiedźminie 1 Azar z Geraltem sobie na luzie rozmawiają o Loży Czarodziejek. Azar mówi, że to są suki, a we Wiedźminie 2 Geralt nie wie o Loży Czarodziejek i się dopiero potem o nich dowiaduje. Może po prostu Geralt nie słuchał Azara, niczym ja na lekcjach matematyki i potem się dziwiłem, o co chodzi. I Geralt miał tak w Wiedźminie 1, nie, że tak słucha Azara, dobra, nie pierdol, a potem w Wiedźminie 2 dopiero usłyszał i stwierdził: ty, jest coś takiego? Ja nie wiedziałem! To nie jest tak, że gadałem z Azarem, kurwa, z Radowidem, z Foltestem i z innym ma 40 menelami o Loży Czarodziejek. Ja dopiero teraz o tym wiem. Chciałbym to jakoś wytłumaczyć. Chciałbym jakoś znaleźć jakiś sposób, ale no nie jest to możliwe, nie? W Wiedźminie 1 jest dosłownie wiele postaci, nawet główny bohater Geralt, którzy rozmawiają sobie o Loży Czarodziejek, tak na luzie, nie? Że o, jest taka organizacja i fajnie, i oni sobie mają plany. A w Wiedźminie 2 nikt o tym nie wie, to jest bardziej tajne i dopiero potem to się jakby ujawnia, nie? To jest na zasadzie jakby, nie wiem, jakby oni mieli kurwa Alzheimera, albo jakby Wiedźmin 2 działo się w alternatywnej rzeczywistości? Ercha! W jaki sposób wampir wyższy zabijał wampira wyższego? Co musiał zrobić? Bo w trzecim Wiedźminie, w dodatku Krew i Wino, widzieliśmy, że Detla w Przegół. Żyłka wędkarska. Linie Pstrong Z3 0,28 mm. 5-6 kg. 500 metrów. 41 zł. No wiesz, no Regis użył żyłki wędkarskiej na Detlafie i go zadusił tą żyłką na śmierć za 41 zł. Zabicie wampira wyższego kosztuje 41 zł.
Regisa na wylot, a Regisowi nic nie było, a dokładnie przedstawione w grze to nie zostało, jak pod koniec dodatku Regis zabił Detlafa. Fakt, była scenka, kiedy Detlaf pazurkami Regisa tam przez ciało przebił przez ciało pazurkami i go wyrzucił. I potem Regis się zregenerował, nic tam już nie było widać, nie? Więc dlaczego Regis zabił Detlafa, a Detlaf nie zabił Regisa? W jaki sposób tego dokonał? No stary, bardzo proste. Detlaf nie ugryzł Regisa, jakby nie wyssał jego krwi. Kiedy Detlaf chciał się zregenerować, Regis zaczął wysysać z niego krew. I pewnie w ten sposób wampir wyższy zabija innego wampira wyższego. Musi przyssać się do niego, wyssać z niego krew, a egzystencja z niego ulatuje. Madara! Pytanie, czy Wiedźmin Geralt przyjąłby zlecenie na unicestwienie Shreka? Kanonicznie tak się nie stało, mam nawet na to dowód. Ten obrazek jest wyjęty z książki Sapkowskiego. Wilkem D. Czy Dan jest Dopplerem albo Elihalem? Na każdym streamie ma inny strój, a czy jeżeli z Elihalem, to czy z Jaskrem, ten tego? Nie wiem, o co ci chodzi z tym Elihalem, przecież jestem jak normalny człowiek, zawsze ubrany tak samo i zawsze noszę te same obuwie na głowie. Obuwie na głowie. Więc wiernie cytując klasyka... Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Piotrek Adamowski! Super seria, dzięki Piotek! Oto moje pytanie, skoro Ciri była panią czasów i przestrzeni, przynajmniej w grach, nie pamiętam, czy w książkach było to powiedziane, w książkach też było, to czy w Pani Jeziora nie mogła cofnąć się w czasie i uratować Geralta i Yennefer przed śmiercią? Ciri, gdy przenosiła się ze świata NL, z elfów i chciała do Geralta, powiedziała takie rzeczy, gdy jej się nie udało. Tyle z moich zdolności, pomyślała Ciri, czując jak zamarza jej w nosie. Tyle z mojej mocy. Ładne ze mnie, pani światów. Nie ma co. Chciałam do Geralta. Trafiłam w środek jakiejś zatraconej dziczy, zimy i zamieci. Ciri nie kontrolowała swojej mocy. Nawet gdy chciała się gdzieś przenieść, nie dawało rady, bo nie była w stanie. Ona tam ze świata elfów NL, zanim trafiła do naszego świata wiedźmińskiego, to przez kilka światów przemierzała. Plus nawet przeniosła się w przyszłość, do czasów Nimue, która właśnie zajmowała się badaniem sagi Geralta, że tak powiem. Nimue żyła jakieś 100 lat po sadze, ponad mniej więcej. I Ciri się tam przeniosła i potem za pomocą Nimue, Ciri trafiła do świata Wiedźmina. Więc Ciri może się przenosić przeszłość, przyszłość, kurde, tam między światami, to wiadomo, ale nie była w stanie, bo nie panowała nad tą mocą. Więc tak, Ciri byłaby w stanie przenieść się w czasie, żeby uratować Geralta i Yennefer, ale nie mogła tego zrobić, nie potrafiła. Mark Stark! Oto moje pytanie do odcinków. Biorę starych drugie, trzecie i piąte. Czy Karak Hagmara nawróciła go po odbytych torturach w Teshamutna i zaprzestał swoich popędów z piciem krwi? Hagmar to był ten wampir, który był zamknięty jakieś 200 lat w klatce Teshamutna. W tej klatce, której Regis musiał być zamknięty, aby zdobyć krew pobudzenia wampira wyższego. Regis tylko wspominał, że tego Hagmara tam zamknęli na 200 lat. Nie było powiedziane, co się z nim stało dalej, nie? No coś się musiało z nim stać, skoro nie ma go w tej klatce, nie? Może wypuścili go za dobre sprawowanie? Nie mamy żadnych informacji, co się z nim stało. Ale idąc tym tokiem myślenia, jesteś zamknięty w klatce na 200 lat, tak? To jest twoja kara. Zdajesz sobie z tego sprawę, ale jednocześnie jest w tobie tona agresji, złości. Tym bardziej, kiedy ten wampir jest w tym stanie pobudzenia, tak? Kiedy on wypijał jedną wioskę w ciągu jednej nocy, jak tam Regis gadał, nie? I w ciągu tych 200 lat oni go tam torturowali, przynosząc cały czas świeżą krew, żeby on był cały czas w stanie pobudzenia. Wierzysz w to, że kiedy go uwalniają, bo ktoś go musiał uwolnić, nie? Uwalnia go jakiś wampir wyższy i ten Hagmar stwierdza, że nie zemści się? Że okej? Okay, że odpukotowałem? Że takie dobra, nie będę tego robił? Szczerze, stary, 200 lat tortur może równie wpływać, ale jakoś nie widzę tego, że po 200 latach otwierają go, a on z uśmiechem na twarzy sobie nagle, nie wiem, odlatuje sobie do Hiszpanii, tam nagle sobie żyje dalej i nie mamy nic o nim powiedziane. Ja bym obstawiał, że kiedy go wypuścili z tej klatki, to jednak ta osoba, która go zamknęła, ten wampir, długo nie pożył. Może się wykończyli nawzajem. Jaki jest zasięg wiedźmińskich zmysłów? Na jaką odległość maksymalnie są w stanie wiedźmini coś usłyszeć i wywęszyć? Również fajne pytanie i też takie, które trzeba rozkminić, domyśleć się, nie? No wiesz, wiedźmini jak tam zostali zmutowani, dostali wszystkie rzeczy na stałe, tak? Że na przykład lepiej widzą w ciemności, mają te kłocie oczka, nie? Ich tętno jest 4 razy wolniejsze i tak dalej, są szybsi, silniejsi. To jaki jest zasięg ich zmysłów? Wiesz, to jest coś, co mają nabyte, to jest coś, co dostali przez te mutacje. Więc nie jest to coś jak, nie wiem, jakiś sprzęt z MediaMarktu, który masz i działa na jakąś odległość, tylko raczej działa to jak, wiesz, taki ludzki organizm, ale zmutowany, czyli skoro widzisz przez te oczy i masz te wiedźmińskie zmysły, no to raczej nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, widzisz tylko 50% rzeczy przed sobą na wiedźmińskie zmysły, a reszta dookoła. Raczej gdy wiedźmin patrzy przez te wiedźmińskie zmysły, szuka tych tajemnic wszystkich, to pewnie zasięg ma taki, jaki jego wzrok potrafi wygenerować, jaki jego wzrok widzi. A na jaką odległość są w stanie coś usłyszeć? Wywęszyć? Odpowiedź jest prosta. Na w chuj dużą!
Czy medaliony wiedźmińskie w trakcie walki wywoływały u wiedźminów dyskomfort z ich noszenia? Ich wielkość i ostre elementy mogły kłuć, kaleczyć posiadacza podczas na przykład turlania się. Jak z tym sobie radzili? No właśnie, nie musieli sobie w kanonie z tym radzić, bo medaliony według kanonu były okrągłe. Velerat sapnął gniewnie. Znak wiedźmiński masz? Nieznajomy? Znów sięgnął w rozcięcie kaftana, wygrzebał okrągły medalion na srebrnym łańcuszku. Na medalionie wyobrażony był łeb wilka z wyszczerzonymi kłami. I nie miały żadnych ostrych elementów. Jeżeli chodzi o gry, stary, może one były tak wyprofilowane, że nie kuły, albo zbroja, którą mieli wiedźmini, sprawiała, że nie było czuć tego medalionu, a może są tak przyzwyczajeni, że potem już nie czuć tego. Wiesz, to jest na takiej samej zasadzie, jak nosisz coś przez większość czasu, jakiś naszyjnik, amulet, kurde, jakiś, nie wiem, pierścień czy coś i nawet tego nie czujesz już na ręce, palcu, bo jesteś przyzwyczajony. Może wiedźmini przez to, że też są mutantami, mają większy próg, żeby nie czuć takich rzeczy, że wiesz, że jak to zwykłego człowieka by ukuł ten medalion, to w ich przypadku nie ma tak? Thunder Blake! Ulubiona część serii Ratchet & Clank oraz Uncharted. Nie jestem fanem Unchartedów, ale jak miałbym wybrać, to dwójka, a Ratchet & Clank też dwójka, Going Commando. Ta gra jest po prostu najlepszy Ratchet, jaki wyszedł. To jest jedna z moich 10 ulubionych gier i kocham ją jak talar kartofle. Hoku czekolada tutaj nawiązuje do naszej pięknej teorii, że wiedźmini to menele. Siema, zajebista seria i myślę, że mam rozwinięcie do teorii, czy menele to wiedźmini. A nawet jaki jest ich cykl życia szkolenia. W wieku 30-40 lat mężczyzna jest porywany na wytrzeźwiałkę. Kermoren, czyli szkoła wiedźminów. I tam faszerują go mieszanką wszystkich alkoholi świata. Serum wiedźmińskie. I to jest pierwsza próba. Jeżeli mutacja się przyjmie, to zaczynają szkolenie na menlinów, wiedźminów, gdzie wybierają szkołę, w jakiej chcą się uczyć fachu. Jest szkoła żubra, perły, warki, harnasia i tyskie. Po ukończeniu szkoły dostają łachmany, zbroje, 2 szlugi piwa, 2 miecze, medalion z kapsem szkoły, którą ukończyły i ruszają w świat czynić wiedźmiński fach. Ich medalion drga, gdy znajdują się w pobliżu miejsca mocy, monopolowych, albo osób nietrzeźwych. Wiedzą, że w przyszłości oni również mogą zostać menelinami. Piwo to napój normalny, zaś za mocniejsze trunki to eliksiry, wódka, czajka, rum, wilga i tak dalej. Zlecenia, jakie przyjmują, są różne. Od kupienia ludziom nielegalnych rzeczy po ochronie pracodawców. Oto kilka dowodów na potwierdzenie mojej teorii. Menele, tak samo jak wiedźmini, są uważani za odmieńców, wyrzutków. Menele, tak samo jak wiedźmini, stanowią tajemniczą sektę, grupę. Meneli, tak samo jak wiedźminów, każdy się boi. W 90% przypadków podróżują samotnie. Zlecenia też zazwyczaj wykonują samotnie. Oto moja teoria. Menele, wiedźmin. Czyli idąc tą teorią, kiedy Geralt stracił w sezonie burz miecze, to tak naprawdę nie stracił mieczy, tylko stracił piwa 2. Czyli kiedy Menel chce, żebyś mu kupił piwo, kup mu piwo, bo to jest jego miecz i to jest jego narzędzie pracy. Jakby ci się jeszcze chciało, szefie, to mam 2 pytania. Jasne, szefie! Czy był jakiś sposób na cofnięcie wiedźmińskich mutacji? Profesor Monroe z krwi i wina próbował cofnąć mutację, jednak mu się nie udało i te mutacje były jeszcze bardziej wzmocnione, więc skoro próbował sam profesor i mu się nie udało, poległ, to raczej nie było to możliwe. Czy masz może w kolekcji legendarny kapelusz Pawy Wesemira? I to jeszcze stary ze skrzyni Wesemira! Krzyk młody w 1112. Nakłada go do mojej kobiety. MRDSA! Czy Regis byłby w stanie pokonać Detlafa bez pomocy Geralta? Pod uwagę weź zarówno jego wersję przed zmartwychwstaniem, książkową i po nim, czyli grową. Nie ma co za bardzo się rozdzielać między książką a grą, ponieważ różnica jest tylko taka, że w grach te wampiry są bardziej dojebane, je zrobili. Bo Regis w książkach był tym wampirem, ale w sumie nie mieliśmy za bardzo okazji zobaczyć, jak on jest dojebany niczym Kapitan Bomba, który rozpuszcza kosmitów od 8 rano do 14. Mało tam było takich sytuacji, w których Regis faktycznie pokazywał jakieś takie nadludzkie zdolności, takie waleczne w sensie, nie? Na przykład sama walka z Wilgefortzem była taka, że Regis sobie stał, Geralt mówił, żeby się uspokoił, on tam doskoczył, złapał chyba, jak dobrze pamiętam, Wilgefortza za ptań, no i tam Wilgefort rzucił na niego zaklęcie i Regis popielił się, nie? W sensie została z niego tylko plama. Regis growy został przez Detlafa od razu rzucony w kamienie i w sumie potem, gdyby nie Geralt, to by Detlaf go wykończył. Regis jest bardziej przystosowany do ludzi, bardziej emocjonalny. W takim sensie, może nie emocjonalny, to źle brzmi, bo Detlaf był bardziej emocjonalny. W takim sensie, że Regis szanuje daną osobę, z którą spędza czas, który jest jego przyjacielem. O, że na przykład wiecie, wie, że Geralt jest jego przyjacielem, więc kiedy Geralt chciał zabić Detlafa, Regis powiedział, że nie stanie mu na drodze. Tak samo Detlaf jest bratem krwi Regisa, więc Regis, pomimo tego, że wiedział, że trzeba go zabić, pewnie miał z tyłu głowy, że nie chce tego robić, nie? Detlaf jest bardziej zwierzęcy, bardziej instynktowny, bardziej nieufny ludziom i wtedy, kiedy dowiedział się, że Sianna tak naprawdę go oszukiwała i nie mógł jej zabić i oni oszukali go, Regis i Geralt, nie obchodziło go, że Regis jest jego bratem krwi, tylko po prostu chciał się wyżyć, chciał go zabić, więc biorąc pod uwagę ich charaktery oddzielne, nie? Że Detlaf był bardziej taki agresywny, a Regis był bardziej spokojny, jestem zdania, że zarówno
książkową wersję, jak i grową, chociaż ja to biorę jako całość, Detlaff, no niestety zabiłby Regisa według mnie. Alfa Tuso! Jak działa akcji? Czy osoba, na której znak został użyty, będzie wiedziała, że został rzucony na nią czar? Jaki jest czas trwania akcji i czy ten znak ma jakiś limit czasu? Czy może jest to zależne od osoby? W ziarnie prawdy, płotka była niespokojna i Geralt rzucił na nią akcji. Kilka zdań później, dosłownie kilka zdań później, Geralt znowu rzuca na nią akcji, aby ją uspokoić. To by pokazywało, że akcja działa natychmiastowo i działa na daną sytuację, czyli jeżeli Geralt chciał uspokoić płotkę, uspokoił płotkę i znak przestał działać, została uspokojona, tak? To by pokazywało, że znak działa do wtedy prawdopodobnie, do kiedy ma działać, kiedy ma coś wykonać, tak? To jest tak, jak Lambert opowiadał tą sytuację z Wiedźmina 3. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. I Axie działał, dopóki te osoby nie zginęły. Albo jak Geralt w ostatnim życzeniu powiedział do strażników, aby zaprowadzili go do Velerada. Oni byli agresywnie do niego nastawieni, chcieli go zarąbać, a rzucił Axie i zaprowadzili go do Velerada. Znak trwa do momentu, aż dana osoba nie spełni tego wymoga, który rzucasz za pomocą Axie. W sensie albo żeby go uspokoić, albo żeby ktoś cię zaprowadził gdzieś, albo żeby ci coś powiedział. Do wtedy działa Axie, dopóki tego nie wykonasz. Czy ma jakiś limit? Patrząc na te wszystkie przypadki, wątpię, że ma jakikolwiek limit, bo inaczej te sytuacje nie miałyby miejsca, jak na przykład z Lambertem albo ze z ostatniego życzenia, jak prowadzili go Geralta do Velerada. Oczywiście mówię ostatnie życzenie w sensie książka, a nie opowiadanie. A czy jest to zależne od osoby? Warto wspomnieć, że można się uodpornić na magię, o czym wspominał Stregobor w Mniejszym Źle, że Renfi uodporniła się na magię, gdy masz jakiś konkretny artefakt. Shilard w Wiedźminie 2 jest odporny na magię i prawdopodobnie ma jakiś artefakt, więc gdy nie jesteś odporny na magię, raczej limitów nie ma. A czy osoba jest świadoma, że ten znak jest na niej użyty? To w sumie byłoby ciekawe, gdyby Geralt to użył na przykład na Yennefer. Kiedy ostatnio posprzątałeś w domu, co? Leżysz tylko przed tą kanapą, przed telewizorem, przykryty kocykiem i nic więcej ci nie obchodzi, masz smutną minę, nie chcesz nic więcej robić, ja muszę schabowe gotować za ciebie, nawet mi nie ugotujesz rosołu, tylko chcesz jakąś pomidorówkę gównianą gotować. Co to ma być, Geralt? Co to ma znaczyć? Axie, jesteś moją kurwą. Geralt, no co tak leżysz? Zapraszam na wypchanego jednorożca. Czy osoba, na którą został rzucony Axie, wie o tym? Ja bym porównał Axie do hipnozy, albo do lunatykowania. Kiedy lunatykujesz, nie jesteś tego świadomy, że lunatykujesz, ale to robisz. Ja bym obstawiał, że właśnie Axie działa w ten sposób. Nie jesteś tego świadomy, odcinasz się jakby od tego wszystkiego, niczym jakbyś lunatykował, a potem nagle masz takie... Chwila, co się stało? Adam Popy! A teraz ważne pytanie, co by powiedział Papa Wesemir? Papa Wesemir powiedziałby tylko jedną rzecz. Geralt, jak używasz akcji na Yennefer, to chodź tutaj do mnie, zrobimy trójkąta! Mordo, podobało ci się? Dobry chiński kapelusz, dobry Chińczyk ze mnie? Zasubskrybuj, stary, będzie mi bardzo miło! I pomożesz mi w prowadzeniu tego popierdolonego kanału. Zachęcam jeszcze do zostawienia łapeczki w górę i do zostawienia koniecznie komentarza, bo dzięki wam ta seria istnieje! Dziękuję bardzo za każde pytanie, każdy komentarz i poproszę o następne i lecimy z następnym odcinkiem! Dzięki wielkie za dotarcie do końca w tym materiale. Życzę ci miłego dnia! No i cóż! Syntezator mowy Iwona się skończył już i nie mogę mówić po polsku, teraz będę mówił tylko po japońsku. Saraba, Nilfgaardoe.